Hej wszystkim, jestem Zila i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, tak jak obiecywałam, zrobimy sobie porównanie dwóch palet. Mówię tutaj o palecie z Anastasii Modern Renaissance, o której chyba słyszał już każdy, kto się interesuje makijażem. I mamy tutaj paletę z Vibo, która właśnie wychodzi w październiku, której kolory są, można powiedzieć, odpowiednikami do tej z Anastasii. Tutaj Wam pokażę zestawienie, jak wyglądają razem. Kiedyś na moim kanale już był filmik tanie kontra drogie, gdzie porównywałam dwie rzeczy, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy znowu to samo i jedno oko pomaluję tą tańszą paletą z Vibo, a drugie oko pomaluję moją ulubioną paletą z Anastasii, którą kocham już odkąd właściwie ją zakupiłam. To są totalnie moje kolory, które ubóstwiam i w ogóle nie mam niczego do zarzucenia tej palecie. Także sprawdzimy, czy paleta, która jest tańsza kilka razy, może tak samo dać radę i można na nią wykonać jakiś ciekawy makijaż. Sprawdziłam sobie, które kolory są swoimi odpowiednikami i wymyśliłam sobie mniej więcej jako taką makijaż składający się z jakichś 5 cieni. Także sprawdzimy sobie to około 5 lub 6 cieni i powiem Wam podczas pracy, jak się pracuje właśnie tymi produktami. Zacznę może od nałożenia bazy i użyję tutaj bazy z MAC Pro Longwear Paint Pot w odcieniu Soft Ochre. Nałożę ją sobie palcem i nałożę oczywiście na obie powieki, żeby było sprawiedliwie. I tak, to oko będzie droższe, to oko będzie tańsze i zaczynamy od beżowego, matowego cienia. Zaczynamy od Anastasii, gdzie pigment już w przypadku tego beżowego jest naprawdę widoczny. A teraz paleta Vibo i tutaj też muszę powiedzieć, że beżowy daje radę. Także tutaj wydaje mi się, że nie widać jakiejś wielkiej różnicy. Przechodzimy dalej i kolejne cienie, których użyję, to będą te takie mocno różowe. Tutaj mamy tutaj, a w tej palecie znajduje się tutaj na środku. I takimi puchatymi pędzlami zaznaczę sobie załamanie z zewnętrznej strony i wewnętrznej strony oka. Od razu Wam powiem, że ta paleta z Vibo jest bardzo sucha, ale jednak na tym pędzlu pigment jest. Na pewno musimy z nim trochę dłużej popracować, bo widzę, że dzieje się coś takiego, że nakładam cień, który jest intensywny, ale kiedy chcę go rozblendować, to on po prostu powoli znika, więc trzeba się namachać, ale kolor jest niemal identyczny do tego z Anastasii. To, że te cienie właśnie tak znikają przy tym blendowaniu, może być i zaletą, i wadą. Jeżeli dopiero zaczynacie z makijażem, to myślę, że zdecydowanie jest to zaleta, bo nie zrobicie sobie od razu krzywdy, bo w przypadku palety z Anastasii nałożycie i to już zostaje. Te cienie są naprawdę intensywne. A tutaj właśnie możecie wszystko jeszcze naprawić i wyblendować, ale koniec końców kolor ma się tak samo intensywny. Następnym krokiem będzie taka przybrudzona czerwień. Tutaj mamy na środku w palecie z Anastasii, a w palecie Vibo cień nazywa się Chocolovers i znajduje się tutaj zaraz wyżej tego, który nakładałyśmy przed chwilą. I nałożę sobie te cienie tym samym pędzlem, ponieważ chcę je nałożyć dokładnie w te same miejsca. W przypadku tego koloru jest o wiele ciężej niż właśnie kiedy nakładałam ten różowy. Ten różowy był bardziej intensywny, a ten znika o wiele bardziej. I jednak nie jest on tak intensywny jak ten z Anastasii. Ale jednak kolor jest, więc tego nie możemy powiedzieć. Od razu tym samym cieniem pomaluję także dolną powiekę. Thank you.
Coś, co jeszcze od razu zauważyłam, to to, że tutaj mam delikatnie cienie osypane. Tutaj nie osypało się kompletnie nic, także od razu może się tym zajmę. Dzieje się tak właśnie przez to, że te cienie są takie suche, więc polecałabym najpierw zrobić oczy, następnie nałożyć podkład. Teraz przejdziemy do brązowego, który się znajduje tutaj na końcu, a w tej palecie znajduje się centralnie pod różowym, którego używałyśmy. I podkreślamy zewnętrzny i wewnętrzny kącik oka. W tym cieniu widzę największą różnicę, bo jest o wiele jaśniejszy od cienia z Anastazji. I w przypadku tego akurat cienia nie możemy zbudować tutaj koloru, nie możemy po prostu dołożyć więcej, bo się to razem nie trzyma. Także ten cień wydaje mi się, że jest jakiś dziwny. Z tym cieniem męczę się chyba najdłużej, bo za każdym razem, kiedy próbuję go dołożyć i delikatnie rozetrzeć, żeby wszystko razem się połączyło, to za cholerę nie chce mi się połączyć i ścieram inny kolor. Także ten cień uważam, że jest jakiś zdecydowanie dziwny, bo w przypadku tego różowego i tego czerwonego naprawdę było spoko, a tutaj coś niedobrego się dzieje i od razu jest to najciemniejszy kolor w palecie, który nie jest niestety aż tak ciemny. Wydaje mi się, że to jest najgorszy cień z całej palety. Teraz użyję sobie takiego bardzo rozświetlającego cienia, który jest tutaj, a jeśli chodzi o paletę z Vibo, to tutaj też mamy raz, dwa, trzy, cztery cienie, które tak delikatnie pobłyskują, są takie, można powiedzieć, satynowe, trochę perłowe, coś takiego. Także tutaj mamy taki delikatnie pobłyskujący. Zaczniemy standardowo od Anastazji i nałożę podług brwiowy i wewnętrzny kącik. Teraz kolejna Vibo. I tutaj nie widzę tego błysku, więc jest to zdecydowanie inne wykończenie niż cienie z Anastazji. Tutaj mamy wykończenie takie bardziej perłowe. A teraz ostatni już cień, czyli złoty na sam środek powieki. Tutaj mamy taki przepiękny złoty. I w paletce Vibo też złoty jest. Nałożę te dwa cienie palcem na centralną część powieki. I palcem sobie właśnie wszystko tak połączę. Teraz Vibo. I tutaj wam powiem, że naprawdę nie jest absolutnie źle. Daję radę ten cień. Makijaż mamy już skończony. Wytuszuję sobie teraz rzęsy i zaraz przejdę do was z podsumowaniem. Także tak prezentuje się wykonany przeze mnie makijaż. I muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę pod wrażeniem tej palety. Jedyne właśnie, co mi się w niej nie podoba, to, że niektóre kolory ze sobą nie grają, nie łączą się. I właśnie to, że trzeba się po prostu o wiele bardziej namachać, chcąc uzyskać bardziej intensywny kolor. Ale może mówię tak tylko dlatego, że jestem już przyzwyczajona do pracowania na nieco innych kosmetykach, przy których wystarczy, że raz dotknę pędzlem, nałożę na oko i już mam ten pigment, którego oczekuję. Ale też wiadomo, że cena gra tutaj główną rolę, także jest to paleta trochę słabszej jakości niż Anastazja, nie będę tutaj ukrywać, ale jeżeli się chce, to naprawdę można wyczarować z nią coś fajnego. Myślę, że dość dobrze udało mi się odwzorować jeden i drugi makijaż tak, żeby ze sobą grały, żeby pasowały. Jedyne właśnie to, czego mi brakuje w tej palecie, to trochę ciemniejszego brązu, bo ten, który nakładałam, jest po prostu za jasny i on właśnie zepsuł mi praktycznie całe oko, musiałam poza kamerą siedzieć jakieś około 10-15 minut, żeby to naprawić, żeby to wyglądało tak, jak powinno. Oczywiście, jeżeli chodzi o cienie błyszczące, no to tutaj też jest całkiem inne wykończenie. W przypadku Anastazji to wykończenie jest takie rzeczywiście świecące, że gdy spryskam na przykład pędzel i chcę nałożyć ten cień na mokro, to będę miała taką pełną taflę. W przypadku tych cieni, no to są cienie po prostu perłowe, trochę gorszej jakości, więc tej tafli po prostu nie będzie, bo są one
takie niby delikatnie połyskujące, trochę jest też w nich matu, także to jest coś takiego pomiędzy. Jak najbardziej myślę, że ta paleta jest bardzo fajna, szczególnie za cenę, jaką będzie miała, więc śmiało, jeżeli interesujecie się makijażem albo chcecie coś troszkę poszaleć, to śmiało możecie kupić właśnie tę paletę, ponieważ ma ona trochę inne kolory niż takie zwykłe palety, które możecie znaleźć w drogerii, także to jest wielki plus. Jeśli chodzi o te dwa, które testowałam, to są naprawdę fajne cienie. Samo opakowanie też jest bardzo ładne i jest właściwie podobne. Tutaj mamy brokatową tekturkę i nawet nazwa Modern, tutaj mamy Modern Renaissance. Świadczy o tym, że to jest po prostu taka inspiracja, a będzie ona dostępna już od października. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że choć trochę Wam pomógł. A ja się już teraz z Wami żegnam. Widzimy się niedługo. Pa, pa!